Wilk i lis, bracia Grimm. Wilk miał u swego boku lisa, który musiał robić wszystko, czego wilk zażądał. Słuchaj no, rudy lisie, postaraj mi się o coś do jedzenia, bo inaczej ciebie zjem. Lis mu na to. Znam jedną zagrodę, gdzie są młode jagnięta. Jeśli chcesz, możemy jedno sobie wziąć. Wilkowi spodobał się ten pomysł. Podeszli więc razem do zagrody. Lis porwał jagnię, przyniósł je wilkowi i poszedł swoją drogą. Wilk pożarł jagnię, ale miał apetyt na następne i poszedł po nie sam do zagrody. Uczynił to jednak tak niezręcznie, że przydybała go matka jagnięcia. Zbiegli się chłopi i stłukli wilka niemiłosiernie. Ładnieś mnie urządził, rzekł spotkawszy lisa. Poszedłem po drugie jagnię, a chłopi mnie sprali na kwaśne jabłko. Lis odparł. A dlaczego jesteś taki żarłok? Następnego dnia wybrali się obaj znów na wyprawę. I znów łakomy wilk rzekł do lisa. Słuchaj no, rudy lisie, postaraj mi się o coś do jedzenia. A lis mu na to. Znam jedną zagrodę, gdzie gospodyni smaży dzisiaj pączki. Pójdziemy tam i weźmiemy sobie parę. Podeszli do zagrody i lis tak długo skradał się wokół domu, aż w końcu wyniuchał, gdzie stoi miska z pączkami. Ściągnął sześć i zaniósł wilkowi. Masz, podjedz sobie, rzekł i poszedł swoją drogą. Wilk w mig pożarł wszystkie pączki i mruknął do siebie. Są takie dobre, że warto by ich więcej zjeść. I poszedł do chałupy i ściągnął całą miskę. Ale potłukł ją na drobne kawałki. Hałas ściągnął gospodynię, która zwołała ludzi, a ci zbiegli się i zbili wilka. Aleś mnie podle urządził, ofuknął lisa. Chłopi mnie przyłapali i wygarbowali mi skórę, że aż strach. Lis zaś odparł. No to czemu jesteś taki żarłok? Trzeciego dnia wilk znów odezwał się. Słuchaj no, rudy lisie, postaraj mi się o coś do zjedzenia. Lis odparł. Słyszałem, że u jednego gospodarza było świniowicie i osolone mięso leży w beczce w piwnicy. Pójdziemy tam i przegryziemy sobie po kawałku. Na co wilk? Ale ja pójdę z tobą, żebyś mi pomógł, jak się znajdę w opałach. Jak sobie chcesz, odrzekł lis. I pokazał mu, którędy ma zakraść się do piwnicy. Lis zajadał z apetytem, ale wciąż rozglądał się czujnie i biegał tam i z powrotem do dziury, którą weszli, żeby sprawdzić, czy jego ciało jest dość szczupłe, aby się przez nie przecisnęło. Wilk go spytał. Powiedz mi, drogi lisie, dlaczego biegasz jako parzony i przeciskasz się przez dziurę tam i z powrotem? Muszę wyglądać, czy kto nie idzie, odparł spryciarz. A ty nie obżeraj się za bardzo. Na co wilk? Nie wyjdę stąd, póki nie opróżnimy całej beczki. W tej samej chwili gospodarz, który usłyszał lisią bieganinę, zszedł do piwnicy. Lis na jego widok jednym susem wyskoczył przez dziurę do lasu. Wilk chciał pójść w jego ślady, ale tak był obżarty, że nie mógł przecisnąć się przez dziurę i utkwił w niej. Chłop podbiegł z drągiem i zatłukł go. Lis zaś skakał sobie wesoło po lesie, szczęśliwy, że się pozbył starego żarłoka.